O, nawet Lena dołączyła. Jakaś Lena, ale jeszcze nie wiem jaka. Dobrze. Halo, halo, witamy. Cześć, witajcie. Witamy na turkusowym śniadaniu. Czy nas widać, czy nas słychać? Śmiało piszcie. Popijamy teraz sobie kawkę. Mamy już jakąś też Lenę. Dołączyła Lena, ale witam, witam Lenę. Także piszcie, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. Ja tu jeszcze udostępnię. No i mamy dzisiaj pierwszego gościa na żywo, Krzysiek. Witaj Krzysiu, byłeś na dużym śniadaniu w Krakowie, to było 5 listopada bodajże, nie, 11 listopada 2019 roku. Trochę czasu minęło. Leci czas, leci. Tak. No i mamy oczywiście naszego specjalnego gościa, Magda z Boulder. Dobrze czytam, piszę, mówię, Boulder, tak? Tak, dokładnie tak, cześć wszystkim. Firma w pełni holokratyczna, płaska struktura bez szefa, dobrze mówię? Dokładnie tak, nic nie przekręciłeś. No to super, no to jest to hit sam w sobie. Bardzo się cieszę, bo też mam kilka pytań odnośnie tego, jak działacie i cieszę się, że to będzie też taka forma dyskusji. Myślę, że bardzo dużo to wartości będzie dla ludzi, którzy się tak przyglądają. Myślę, że też z boku jest kilka firm, które patrzą na to, co tak śmiało robicie z holokracją. Jeszcze jest to bardzo, bardzo świeży temat w Polsce, więc ja się zamieniam w słuch. Krzyśku, ja myślę, że ja mamy bardzo... już od razu. Mamy bardzo fajne kochanki, możemy jeść, ale jak są pytania, to śmiało. Natomiast ja już oddaję też po pytaniu głos tobie i będziemy przychodzić do prezentacji. A śmiało, kto jest już, to niech pisze, jak nas słychać, jak nas widać i też zadawajcie pytania na żywo, będziemy odpowiadać. Krzyśku, jakie masz pytania? No powiedz mi, bo zderzamy się czasami z kulturą wschodnią, Korea czy Japonia. Tam bardzo ważne są pewne kulturowe nawyki czy ceremoniały. Powiedz mi, w takiej firmie, jak rozpoznajecie, kto pierwszy wchodzi do windy? Kto kogo przepuszcza, skoro nie ma szefa? Kto pierwszy wchodzi do windy, kto kogo przypuszcza? Ojej, zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie holokracja jest takim systemem, który zakłada brak hierarchii osób. Jest hierarchia obszarów, bo to nie znaczy, że system holokratyczny jest całkowicie tej hierarchii pozbawiony, ale właśnie ten system ma wspierać taką równość, niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz w organizacji, jesteś tak samo ważny, jesteś tak samo istotny. Przykładowo, no nie wiem, kto pierwszy wchodzi do windy, na przykład nasi co-CEO nie mają w ogóle swoich biur, siedzą z nami tak samo na open space'ie i też czasem muszą poszukać sobie wolnego miejsca. Nie mamy recepcji, także jak przyjdziesz do Boulder, to nie będzie pani, która powita cię na wejściu, ale za to pewnie otworzy ci drzwi jeden z naszych deweloperów i przywita cię nawet bardziej serdecznie. Także trochę inaczej u nas jest w Boulder, ale myślę, że to sprawia, że możemy się też czuć tak bardziej swobodnie i mamy dużo więcej odwagi, żeby mówić głośno to, co myślimy, żeby podejmować decyzje. I myślę, że właśnie taka kultura organizacji trochę tak dodaje takiego poweru, żeby właśnie działać samodzielnie. Zaraz ci powiem, dlaczego zapytałem o to pytanie. Kiedyś oglądałem taki film, gdzie tam chodziło przede wszystkim o gangsterów. 5 wspólników weszło do pewnego pomieszczenia i mieli problem, chcieli właśnie pracować na takiej zasadzie, że nie ma szefa. Ale musi być osoba, powinna być osoba wówczas w ich mniemaniu, która ich reprezentuje niejako, która jest jakby taką wizytówką firmy tej, powiedzmy, nie? I co zrobił jeden ze starszych takich doświadczonych ludzi, którzy działali, aktywistów w tym kręgu? Wysłał młodego chłopaka, dał mu jakąś tam monetę i kazał mu wejść do pomieszczenia i dać ją szefowi, nie? A tam nie było szefa. Więc podeszedł, rozejrzał się i podjął pierwszą decyzję i podszedł do człowieka, który wyglądał na szefa. Czy u was ktoś wygląda na szefa czasami bardziej, czy nie? Myślę, że to nie jest istotne pytanie, ale w tym sensie zadałem to pytanie trochę żartobliwie też, nie? Że wiesz. Czasami niektórzy mają takie cechy, które charakterystyczne są, że można na nich na przykład polegać, można do nich się zwrócić, ktoś może być oparciem, ostoją, a ktoś po prostu ma... powoduje taki, może nie dystans, ale takie cechy ma osoby przywódczej. Tak, jakby oczywiście to nie jest tak, że u nas tego nie ma w Boulder, bo to, że nie ma menadżera, nie znaczy, że nie ma liderów i o tym też dzisiaj będę opowiadać, jakby to znaczy.
bo leadership jest bardzo ważny i trudno bez niego tak naprawdę funkcjonować w zespole, tylko że różnica między, jeszcze o tym opowiem więcej później, tylko że jakby to też nie znaczy, że my nie zarządzamy swoimi zespołami, że nie ma zarządzania, tylko te odpowiedzialności, te decyzje, które zwykle w takich tradycyjnych modelach organizacji są przypisane tylko jednej osobie, tutaj są rozłożone na więcej ról. Czyli jak najbardziej jest miejsce na leadership, jest miejsce, na przykład można mieć rolę, która odpowiada za reprezentowanie organizacji. Są też role odpowiedzialne za projektowanie i wyznaczanie strategii w zespole. Czyli to też jest taki obowiązek, który w takiej klasycznej organizacji przypada menadżerowi. Są role, które odpowiadają za wyznaczenie priorytetów, są role, które które odpowiadają za zarządzanie budżetem. Więc tak naprawdę te wszystkie obowiązki menadżera są, tylko różnica jest taka, że one nie koncentrują się tylko i wyłącznie na jednej osobie, a ta decyzyjność jest trochę bardziej rozłożona. Ale jakby też jeszcze o tym będę mówić głębiej, bo trochę bardziej szczegółowo, bo wyobrażam sobie, że brzmi to trochę abstrakcyjnie, kiedy tak się o tym mówi w takim teoretycznym ujęciu. No nie zupełnie, ale okej. Okej, widzę, że jest nas coraz więcej. Jest coraz więcej ludzi, także śmiało możecie też zadawać pytania. Jest kilka już osób w poczekalni na wideo, także myślę, że dzisiaj będzie bardzo dynamicznie, ale przejdźmy do części prezentacji, a pytania śmiało zadawajcie na bieżąco. Okej, czyli rozumiem, że przechodzimy już do prezentacji, tak? Pewnie. No dobra, to w takim razie już udostępniam swój ekran. Tak, już widzę. Okej, super. Ja niestety mam tylko jeden monitor do swojej dyspozycji. A, i tutaj już jest spoiler alert, bo sobie włączyłam w środku. Ale dobrze, jeszcze raz. Ja niestety was nie widzę chwilowo, ponieważ korzystam tylko z jednego monitora, więc gdybyście chcieli mi przerwać, to proszę mówcie do mnie, bo jeżeli będziecie pokazywać ręką, to nie będę niestety tego widzieć. Dobrze, ja bardzo ci mówię, jeżeli ktoś będzie zadawał pytania, my cię widzimy jakby. Super, będę bardzo wdzięczna za taką pomoc, super. Okej, to ja jeszcze w takim razie raz się przedstawię dla tych osób, które być może dołączyły dopiero niedawno. Jestem Magda, pracuję w Boulder, gdzieś około 4 lat. Zajmuję się w tej firmie rekrutacją, zajmuję się też employer brandingiem, tym drugim ostatnio dużo częściej. Boulder jest firmą IT, która działa w systemie holakratycznym już od około 3 lat. Nie wiem, na ile nasi goście dzisiaj znają koncept holakracji, więc może tylko w takim krótkim wstępie opowiem, na czym w ogóle ten system polega. Jest to system, który wyklucza istnienie menadżerów i polega na tym, że zespoły same organizują swoją pracę, a osoby w firmie też same podejmują decyzje w swoich rolach, w obszarach, za które są odpowiedzialni. I nie muszą tych decyzji uzgadniać się z menadżerem, bo tego menadżera nie ma. Opowiem wam dzisiaj też o tym, dlaczego w ogóle wdrożyliśmy w Boulder ten system, co on nam daje, jak nam się sprawdza, no i też jak wygląda to w praktyce, dlatego że często, kiedy opowiadam o firmie bez szefów, no to dla wielu osób to brzmi tak trochę abstrakcyjnie, trudno to sobie wyobrazić tak w codziennej pracy. Opowiem jeszcze trochę co nieco o Boulder, żeby nadać wam kontekstu i żebyście też mogli trochę lepiej zrozumieć naszą decyzję o wdrożeniu tego systemu. Boulder działa na rynku od 17 lat, ale wcześniej działaliśmy pod dwoma innymi brandami, Xsolve i Chillit. Były to dwie siostrzane spółki, które bardzo blisko ze sobą współpracowały. Pracując w branży IT, budując produkty cyfrowe dla klientów w zasadzie z całego świata, trzeba nastawić się na umiejętność pracy zwinnej i takiego bardzo szybkiego dostosowywania się do rzeczywistości. Branża IT jest jedną z chyba z najszybciej zmieniających się branż. Naprawdę tutaj trendy potrafią się zmieniać nawet nie tyle z miesiąca na miesiąc, ale nawet z tygodnia na tydzień. Co łatwo w zasadzie zaobserwować, chociażby przez to, jak szybko rozwija się technologia. No i na początku, właśnie działając sobie jeszcze pod brandem Xsolve, ja mówię o Xsolve, bo ja akurat dołączając do tej firmy jeszcze rekrutowałam się do Xsolve,
Byliśmy sobie taką firmą średniej wielkości, 56 pracowników. No nie jest to jakiś bardzo mały zespół, ale nie jest to też duża firma. Mieliśmy biura w dwóch lokalizacjach, w Gliwicach i w Warszawie. Większość osób zdecydowanie pracowała w Gliwicach, na dużym open space'ie, więc tak naprawdę stając na środku tego biura można było wzrokiem ogarnąć niemalże całą firmę. Wszyscy pracowali z biura, można było pracować zdalnie, ale tylko tak okazjonalnie, więc wszyscy mieli ze sobą stały kontakt na co dzień. I w takich warunkach zdecydowanie łatwiej jest o płynną komunikację, bo po prostu musisz przekazywać informacje mniejszej ilości osób. Dużo łatwiej jest o transparencję, bo chociażby nawet stając na środku biura, po prostu wszystko widzisz. No i dużo łatwiej jest też budować relacje, no bo wszyscy się po prostu znają. Kiedy masz wokół siebie 56 osób, to jeszcze jest to taka ilość ludzi, którą jesteś w stanie spokojnie gdzieś tam poznać na tyle dobrze, że z każdym raz na jakiś czas wymieniasz więcej niż cześć na korytarzu. No ale dzisiaj jest już trochę inaczej. Wiedzieliśmy zawsze, że będziemy chcieli się jeszcze skalować, że będziemy chcieli te zespoły powiększać. Dzisiaj mamy rok 2021. No jest nas już w zasadzie około 3 razy więcej na pokładzie, bo 170 osób. Pracujemy nie w dwóch lokalizacjach, ale w 4. No ale oprócz tego też bardzo wiele osób pracuje z nami zdalnie. A te osoby, które też jakby wcześniej przychodziły do biura z uwagi teraz na pandemię, też w większości albo pracują zdalnie, albo hybrydowo, czyli częściowo w biurze, a częściowo z domu. No i tak jak mówiłam wcześniej, skalowanie, tak? A nie, to tylko chyba jakiś szum. Więc tak jak mówiłam wcześniej, wzrost firmy i taka jej globalizacja, taka ekspansja w różne lokalizacje, bo teraz też pracują z nami osoby, które na przykład na co dzień mieszkają w Portugalii i pracują zdalnie, komunikujemy się na co dzień, ale w biurze pojawiają się bardzo rzadko, tak jest nas dużo więcej, więc jakby te wszystkie czynniki, te wszystkie zmiany niosą ze sobą duże wyzwania, bo dużo trudniej jest w takiej firmie utrzymać bliskie relacje. Ja przyznam wam szczerze, że spośród tych 70 osób nie mogę powiedzieć, że wszystkich znam bardzo blisko, bardzo osobiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o te osoby, które pracują z innych lokalizacji niż ja na co dzień, bo ja akurat pracuję z Gliwic. No też trudniej jest zachować transparencję, no bo przy tak dużych zespołach też samych informacji jest na tyle dużo, że trudno też podjąć decyzje, które będą istotne, które przekazywać, jak się tymi danymi dzielić, żeby wszystko było jasne, ale żeby też nie zrobić sobie takiego przeciążenia poznawczego. No i wiadomo też, że w dużym zespole łatwiej się ukryć, więc trudniej jest budować zaangażowanie. No i ta kultura organizacji jest podatna na dużo większą ilość czynników i zmiennych. I tutaj chciałam wam przytoczyć takie bardzo ciekawe dla mnie porównanie, na które kiedyś zdobył się CEO Zaposa, firmy, która także pracuje w systemie holakratycznym. Bo jest jest taka zależność w przypadku skalowania się miast. Im większe miasto, tym większa produktywność pojedynczego mieszkańca. Natomiast jeżeli chodzi o skalowanie się firm i wzrost ich liczebności ich pracowników, obserwuje się zupełnie odwrotną tendencję. I wraz ze wzrostem organizacji ta produktywność pojedynczego pracownika spada, a nie wzrasta, jak w przypadku miasta. I to jest w zasadzie ciekawe. I CEO Zaposa zaczął zastanawiać się, dlaczego tak jest. Dlaczego firmy nie zwiększają swojej produktywności tak jak miasta, kiedy się skalują? Jaka jest różnica? Znaczy różnic jest wiele, ale o co chodzi w tym konkretnym przypadku? Jeżeli chodzi o miasto, no to w mieście tak naprawdę nie ma jednego szefa, który by zarządzał wszystkimi mieszkańcami. Nie ma osoby, która za mieszkańców będzie podejmowała decyzje. Oczywiście są reprezentanci, są odpowiednie struktury, które pełnią takie funkcje porządkujące, które wyznaczają pewne zasady, ale to nie jest takie zarządzanie polegające na tym, że przyjdzie ktoś i powie ci, co masz zrobić, jak masz wykonywać swoją pracę, jak masz działać. Mieszkańcy miast funkcjonują wokół jasno określonych ról, takich jak na przykład prawo, przepisy drogowe albo jakieś takie niepisane zasady życia społecznego. Natomiast jest to zbiór takich niezależnych, autonomicznych jednostek i przedsiębiorców, którzy samodzielnie zarządzają swoim życiem.
Natomiast w tradycyjnych organizacjach, takich tradycyjnych modelach zarządzania jest szef, który często podejmuje decyzje za pracowników, wyznacza im jakby sposób pracy, akceptuje ich pracę, monitoruje, kontroluje, podejmuje za nich decyzje. Oczywiście pewnie nie we wszystkich organizacjach tak jest i pewnie organizacje bardzo różnią się między sobą pod względem takiej swobody i autonomii, jaką się daje pracownikom, natomiast w takim tradycyjnym modelu jednak to menadżer zarządza pracą pracowników. No i jak to się ma do holakracji? Właśnie holakracja jest takim systemem, który pozwala firmom właśnie trochę tak działać, jakby ich pracownicy byli zbiorem mikroprzedsiębiorców, którzy mają pod swoją opieką bardzo konkretne obszary, za które są odpowiedzialni i w ramach tych obszarów mogą samodzielnie podejmować decyzje i samodzielnie działać i nie muszą tego uzgadniać z żadnym przełożonym. Mają po prostu decyzyjność w swoim obszarze, za który ponoszą oczywiście odpowiedzialność. I żeby ten system holakratyczny mógł działać, to musi spełniać określone reguły, określone zasady. Ja tutaj o nich dzisiaj opowiem w bardzo dużym uproszczeniu, bo to jest taki model, o którym można bardzo długo mówić, ale postaram się Wam przybliżyć te takie najbardziej kluczowe aspekty, które muszą się wydarzyć, żeby holakracja mogła działać efektywnie. Więc przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby zespoły, ludzie sami organizowali swoją pracę, to musimy pozwolić im samodzielnie podejmować decyzje. I musimy oddać decyzyjność w ręce ludzi. Dla firm, które przechodzą transformację w system holakratyczny, to jest na początku duża trudność, bo menadżerowie są przyzwyczajeni do tego podejmowania decyzji, a ludzie są przyzwyczajeni do tego, że tych decyzji podejmować nie muszą, że ktoś zrobi to za nich. Dlatego na początku to jest takie największe wyzwanie, ale bez tego holakracja nie może funkcjonować w sensowny sposób. Każdy z nas w systemie holakratycznym pełni jasno określone role, w ramach których ma jasno wyznaczony zakres odpowiedzialności. Każda z tych ról ma jasno opisany zakres działań, których możemy od tej roli oczekiwać. A co ciekawe, każdy z nas może tych ról pełnić więcej niż jedną, czyli to nie jest tak jak w tradycyjnej organizacji, że mamy określone stanowisko, czyli przykładowo w takiej, powiedzmy, tradycyjnej korporacji ja byłabym odpowiedzialna za selekcję pracowników i to byłaby moja codzienna praca, tym bym się zajmowała, to byłby mój główny obszar odpowiedzialności. W systemie holakratycznym, w którym działam, mam tych ról kilkanaście, no i dzięki temu mogę też sprawdzać się na wielu różnych obszarach, ponieważ mam dużo szersze kompetencje niż tylko i wyłącznie selekcja pracowników. Mogę robić też inne rzeczy i z jednej strony ja rozwijam się na różnych obszarach i dzięki temu unikam rutyny, monotonii, mogę robić wiele ciekawych rzeczy i rozwijać się jako pracownik, jako człowiek, a z drugiej strony korzysta też na tym organizacja, bo nie szufladkuje mnie tylko w jednej roli, a może po prostu w pełni wykorzystywać moje talenty i moje kompetencje. Co jest też bardzo ciekawe, to ta struktura nie zostaje z nami na zawsze. Ona jest bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo elastyczna. Role mogą się zmieniać w zależności od aktualnych potrzeb organizacji. Czyli powiedzmy dzisiaj w Boulder strategicznie ważne będzie dla nas zatrudnianie nowych osób, bo otworzyliśmy nowe projekty z nowymi klientami i w związku z tym na przykład teraz strategicznie bardzo ważne jest dla nas, żeby pozyskać nowe osoby do swoich zespołów. Ale być może jutro te priorytety się zmienią i coś innego będzie ważniejsze. I w związku z tym część ról, które opiekowały się rekrutacją, już nie będą tak niezbędne, bo być może inne trzeba będzie zasilić inne obszary w firmie, tam bardziej skierować swoją pracę. I holakracja nam to bardzo ułatwia. Role mogą zostać dodawane właściwie w każdej chwili. I co ciekawe, każda jednostka w firmie może to zrobić. To nie jest taka domena, która przysługuje tylko i wyłącznie menadżerom czy stanowiskom w tradycyjnych organizacjach wyższego szczebla. Naprawdę każdy członek zespołu może zaproponować utworzenie nowej roli, jeżeli widzi taką potrzebę. Może też zaproponować usunięcie roli, która już nie jest po prostu potrzebna. To oczywiście nie wiąże się ze zwolnieniem człowieka, tylko z usunięciem roli. Jak wiecie, jak już mówiłam wcześniej, większość z nas ma tych ról zdecydowanie więcej niż jedną. Kiedy mówię o tym, że pracujemy w firmie bez menadżerów, bardzo często pojawia się taka wątpliwość, czy taki sposób pracy nie powoduje chaosu.
kto podejmuje decyzję, o tym już mówiliśmy sobie trochę wcześniej, ale generalnie jest taka obawa, że jeżeli każdy może podejmować decyzję i każdy może działać samodzielnie, to na pewno zaraz zrobi się bałagan. Nie wiadomo, czego od kogo oczekiwać. No po prostu jest taka obawa przed chaosem. Jakby jasne, jakby w płaskich strukturach zawsze jest ryzyko chaosu, natomiast akurat system holokratyczny bardzo dobrze odpowiada na te potrzeby porządku, bo bardzo strukturyzuje naszą pracę. Ta praca jest zorganizowana w zespołach, każdy zespół ma pod swoją opieką bardzo konkretny obszar, ma bardzo konkretnie jasno wyznaczoną strategię, cele, priorytety, bardzo jasne i konkretne, czasem wręcz nawet trochę sztywne reguły działania. Natomiast jest też bardzo duża transparencja tego, kto za co w organizacji odpowiada. W dowolnym momencie można sobie sprawdzić, jakie role odpowiadają za dane działania i wiadomo, do kogo na przykład można adresować poszczególne tematy. W takiej tradycyjnej organizacji raczej rzadko mamy dostęp do takiej informacji, z czym wiąże się opis mojego stanowiska. Gdzie Kasia z księgowości, gdzie zaczyna się jej odpowiedzialność, a gdzie kończy. To są raczej takie informacje, raczej rzadko dostępne wszystkim ludziom w organizacji. Adresując dziś swoje tematy, swoje prośby, raczej poruszamy się intuicyjnie albo podpytujemy kolegów, kto za to odpowiada, kogo mogę o to poprosić. Rzadko mamy taki komfort, żeby sobie po prostu sprawdzić dokładnie, kto ma w swoich odpowiedzialnościach na przykład, nie wiem, zamówienie biletów, czy pomoc z organizowaniem podróży służbowej. No i na koniec jedna z najważniejszych dla mnie rzeczy i takich, bez których no, holakracja nie mogłaby istnieć, efektywnie działać, to jest transparencja. Nie tylko jakby nasze role i odpowiedzialności są jawne dla całej firmy, ale jawne są też dla wszystkich nasze projekty, efekty naszej pracy. Każdy zespół ma jasno określone metryki i priorytety, cele do spełnienia i naprawdę każdy w firmie w dowolnym momencie może sobie je podejrzeć. Dosłownie 170 osób w Boulder ma dostęp do mojego kalendarza i wie, że tutaj jestem, jeżeli by chciało sobie to sprawdzić. Może podejrzeć moje projekty w Asanie i zobaczyć, jak mi idzie. Może obejrzeć metryki mojego zespołu i zobaczyć, czy się wywiązujemy z KPI-ów, które sobie założyliśmy w tym kwartale. Nie ma menadżera, który monitoruje, kontroluje naszą pracę, ale te funkcje spełnia teraz cała organizacja i naprawdę każdy może przyjść i zadać mi niewygodne pytanie i zapytać Magda, jak tam realizacja twojego targetu, jeżeli chodzi o pozyskanie qualified leadów w tym miesiącu. To tyle tak tytułem trochę takiego teoretycznego wstępu. Fajnie to wszystko zwykle brzmi, ale kiedy przyjdzie nam wyobrazić to sobie już tak w praktyce day by day, to już trochę ciężko sobie to wyobrazić. Dlatego chciałabym wam opowiedzieć, jak to wygląda w Boulder. Pewnie w różnych firmach holakrytycznych może to wyglądać trochę inaczej. Ja opowiem o tym, jak my w Boulder po prostu to wdrożyliśmy w praktyce. Jak już mówiłam wcześniej, holakracji nie mówimy o stanowiskach, mówimy o rolach. Tutaj mamy przykład kolegi Mateusza, opis jego stanowiska z poprzedniej firmy, do której dołączył w 2014 roku. Jest opis jego zadań i on się w zasadzie nie zmienił chyba aż do 2018 roku, kiedy Mateusz już opuszczał tę organizację, a jak nie trudno sobie wyobrazić, przez te 4 lata jednak jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i przede wszystkim kompetencji niesamowicie ewoluował. A jak to wygląda w Boulder? W Boulder mamy jasno określone role i tutaj mamy część ról, które pełni Mateusz, nie ma tutaj wszystkich, bo mi się nie zmieściły na slajdzie, ale możecie zobaczyć, jak te role mniej więcej wyglądają. Tutaj mamy ich nazwy, a po prawej stronie takim wyszarzonym fontem widać, w których zespołach Mateusz pełni określone role. I nie trudno zauważyć, że Mateusz działa aktualnie w 3 zespołach naraz. Ma jasno określony jakby też podział swojego etatu, to doskonale wie, ile czasu może poświęcić na określony obszar, na określony zespół i w jakich rolach w tych zespołach działa, za co jest odpowiedzialny. Niektóre z tych nazw ról mogą wam się wydać trochę fantazyjne, na przykład strażnik wartości biznesowej, o co właściwie chodzi, ale to dlatego właśnie, że każdy z nas ma wpływ na te role, to my je tworzymy. I w związku z tym też sami sobie nazwy tych ról i odpowiedzialności wymyślamy.
Więc często tutaj można wyczuć takie wewnętrzne smaczki albo inside joke'i, patrząc na to, jak wyglądają struktury w firmach kola kreatywnych. Tutaj przykładowy opis jednej z ról, Data Driven Organization. Każda z ról, oprócz tego, że ma jasno określone accountabilities, czyli odpowiedzialności, ma też jasno określony purpose, czyli taki cel istnienia danej roli. Co jest takim, wiecie, najważniejszym celem, po co ta rola w ogóle została powołana. Tutaj mamy jasno określone obowiązki, okej, ale po co te obowiązki są pełnione? Właśnie to określa purpose. Niektóre z ról mają też domeny. Tutaj akurat w przypadku tej roli tej domeny nie ma, ale chciałabym wam wytłumaczyć, o co chodzi z domenami. Domeny to też taki system trochę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o holakrację, bo są takie decyzje, które powinny być podejmowane tylko i wyłącznie przez osoby o określonych kompetencjach, w określonym kontekście danych i tym podobne. Bo generalnie w holakracji dominuje taka zasada, że jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Czyli jeżeli nie ma jakiejś reguły, która mi mówi wprost, że ja nie mogę pójść do klienta i sprzedać mu nowej usługi, to teoretycznie w systemie holakratycznym mogłabym sobie pójść i to zrobić. Dlatego część zespołów ma jasno określone domeny. A domeny to są takie decyzje, działania, które dany zespół albo dana rola ma na wyłączność. I tak na przykład w Boulder zespół Talent Selection ma domenę na składanie ofert zatrudnienia pracownikom. Czyli tylko i wyłącznie osoby z tego zespołu mogą zatrudniać nowe osoby do organizacji. Na przykład dowolna osoba w firmie, developer, designer, data driven organization nie może sobie przyjść i zatrudnić człowieka do Boulder, bo ona na przykład ma na to ochotę. Także to domeny to też jest taki trochę system bezpieczeństwa i mówi, gdzie są też te granice, jeżeli chodzi o tę dowolność w decyzyjności. W tradycyjnych organizacjach istnieją takie stanowiska, które intuicyjnie każdy z nas czuje, ale tak naprawdę to nie wiadomo, za co ta rola, za co ta osoba odpowiada na co dzień. I myślę, że gdyby nam przyszło opisać, na czym polega stanowisko CEO czy co-CEO, to byłoby w większości z nas dosyć trudno powiedzieć, czym CEO zajmuje się na co dzień. Wiemy wszyscy zwykle, kto jest CEO w naszej firmie, ale co robi na co dzień, myślę, że wiele osób nie wie. I holakracja daje nam właśnie tę przejrzystość. Na przykład u nas Ania Zarudzka, co-CEO, pełni aktualnie 15 ról, to jest część z nich, no i widać jasno, jakby za co jest odpowiedzialna, czego od tego CEO można oczekiwać. Więc jakby takie role, które w takich systemach też często korporacyjnych brzmią tak trochę mgliście, nie wiadomo właściwie, o co chodzi, rozbicie tego na poszczególne role i jeszcze później na odpowiedzialności naprawdę daje dużą przejrzystość i taką klarowność, okej, dobra, ale czego ja mogę oczekiwać od tego człowieka? Mówiłam też wcześniej trochę o transparencji i o metrykach. Każdy z zespołów ma obowiązek sobie takie metryki, przepraszam, takie metryki określić. Te metryki muszą być transparentne dla całej organizacji, chyba że są to jakieś super wrażliwe dane, na przykład HR-owe, ale raczej unikamy tego. Generalnie co do zasady metryki powinny być transparentne dla całej firmy. I to jest takie miejsce, gdzie inne zespoły mogą sobie na przykład śledzić progres naszej pracy. Te metryki też się zmieniają, bo czasami w danym, na przykład, nie wiem, kwartale, gdzie naszym celem strategicznym jest określone działanie, chcemy konkretnie śledzić postęp konkretnego projektu, ale na przykład w kwartale trzecim już to nie jest dla nas ważne, nie potrzebujemy śledzić tych danych, więc po prostu tę metrykę usuwamy. To, co jest też bardzo ważne, to metryki, ich głównym celem nie jest tylko jakby śledzenie postępów naszej pracy i kontrola i wzajemne monitorowanie. Metryki to przede wszystkim narzędzie, które pozwala nam podejmować lepsze decyzje. Zbieramy różnego rodzaju informacje, dane po to, żeby po prostu lepiej poznać swoje otoczenie biznesowe i na tej podstawie podejmować bardziej trafne decyzje. Więc to jest też bardzo ważne w metrykach, że one dają kontekst i dają transparencję, ale nie tylko na zasadzie takiej, żeby wytknąć koledze, hej, nie wywiązujesz się ze swoich odpowiedzialności, ale dają też taką transparencję na zasadzie, okej, wiem, w jakim środowisku działam, mam wszystkie niezbędne dane, informacje, żeby podejmować decyzje. Bo jeżeli ja mam samodzielnie te decyzje podejmować, mam jeszcze być za te decyzje odpowiedzialna, to naprawdę potrzebuję mieć bardzo dobrze zbudowany kontekst.
muszę mieć dane, informacje, na podstawie których mogę te decyzje podejmować trafnie. Tutaj też znowu wracam do tematu przejrzystości i takiej klarowności, kto jest za co odpowiedzialny, i wracam do adresowania tematów. Jeden chyba z takich najbardziej banalnych przykładów to organizowanie podróży służbowych. Gdybyśmy dzisiaj nie widzieli się zdalnie, pewnie musiałabym wykupić sobie bilet, żeby dojechać do was, do biura, i potrzebowałabym kogoś, kto mógłby mi te bilety pewnie zarezerwować dla optymalizacji po prostu tego typu zakupów. U nas zajmuje się tym zespół operations. Nie wiem, kto za to odpowiada, bo generalnie na co dzień nie muszę tego wiedzieć, więc wchodzę sobie w nasz system, gdzie jest transparentnie odzwierciedlona nasza struktura i odpowiedzialności, i wpisuję sobie rezerwowanie biletów. I widzę, że odpowiada za to ta rola. I widzę, że w tę rolę pełnią dwie osoby. Bo też u nas jeden człowiek może pełnić wiele ról, ale jedną rolę też może pełnić wiele osób. Więc piszę sobie do Doroty: hej Dorota, czy mogłabyś mi pomóc? Ten system, z którego korzystamy, to Hola Spirit, ale z tego co wiem, jest trochę więcej takich systemów, które pozwalają na odzwierciedlanie tej struktury. Tutaj jest taki podgląd struktury Boulder na dzień dzisiejszy. Tak wygląda dzisiaj nasza organizacja. Widać, że ta praca jest zorganizowana w kręgach. Jest krąg najszerszy, GCC, a w nim są kręgi węższe, które są odpowiedzialne za właśnie poszczególne obszary. Widać, że w tym kręgu GCC jest Product Design and Development, to jest zespół odpowiedzialny za budowanie produktów dla naszych klientów. Jest biznes, gdzie jest marketing i sprzedaż. Jest operations, odpowiedzialny za operacje. Jest recruitment marketing, to mój zespół, który odpowiada za employer branding, jest talent selection, i tak mogłabym czytać po kolei. W tych kręgach są jeszcze mniejsze kręgi, więc jak widać, jest hierarchia obszarów, ale nie ma hierarchii ludzi, bo jeden człowiek może jednocześnie pracować w kilku tych kręgach naraz. I tak na przykład ja mam w kręgu GCC rolę strategiczną, bo odpowiadam za strategię employer brandingu, ale w zespole talent selection mam rolę bardzo wykonawczą, bo odpowiadam za opiekę nad bardzo konkretnym procesem rekrutacji. Więc być może na przykład jutro już nie będę wypełniała tej roli strategicznej i na przykład będę miała tylko role wykonawcze, bo to się naprawdę bardzo szybko zmienia i bardzo często, więc nie przywiązujemy człowieka do roli, nie dajemy mu takiej hierarchicznej wyższości. Owszem, jest hierarchia obszarów, ale nie ma hierarchii ludzi. No i właśnie, jeżeli w Holakracji nie ma menadżerów, nie ma szefów, to czy jest miejsce na leadership? Więc już od razu wam odpowiem, żeby nie trzymać w niepewności, jest, jak najbardziej jest. Takim chyba najprostszym sposobem na wytłumaczenie tego, na czym polega leadership w Holakracji, jest po prostu powiedzenie, że leadership polega na stworzeniu zespołowi takich warunków, żeby ten zespół mógł samodzielnie i efektywnie podejmować decyzje i działania w swoich rolach. I ja tak rozumiem właśnie leadership w Holakracji. To, że pracujemy bez menedżera, nie znaczy, że obowiązki menedżera magicznie znikają i nie trzeba zarządzać naszą pracą i nagle wszyscy magicznie wiedzą, co mają robić i nie potrzebują w tym wsparcia. Jak najbardziej te wszystkie zadania, które wykonuje menedżer w tradycyjnej organizacji, których jest bardzo dużo, bo to jest super odpowiedzialna i ważna rola, są też w Holakracji, tylko nie są skupione na jednym człowieku, a są rozłożone na więcej ról. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której jedna osoba jest naprawdę odpowiedzialna za podejmowanie niemalże wszystkich decyzji w danym obszarze, dlatego że ta osoba po prostu staje się wąskim gardłem. Po pierwsze, wszyscy muszą czekać na jej akceptację, po drugie, jakby myślę sobie też, że to jest niesamowita presja, która ciąży na tej osobie, podejmowanie decyzji za absolutnie wszystkie tematy w swojej specjalności. Zwłaszcza, że przecież menadżer nie może być ekspertem absolutnie we wszystkim. Menadżer nie może mieć tak głębokiej wiedzy, eksperckiej, jak ma cały jego team. No to jest po prostu niemożliwe. Dlatego w Holakracji te zadania nie znikają, tylko są po prostu rozłożone na większą ilość ról. No więc dobra, jedną z takim chyba najprostszych przykładów lidera w Holakracji jest chyba rola leadlinka, czyli jakby mówiąc chyba prościej, opiekuna kręgu czy opiekuna zespołu. Co robi taki leadlink? Leadlink jest odpowiedzialny za wyznaczanie wizji i strategii kręgu, czyli wyznacza
zespołowi jego cele i priorytety. Przepraszam. Leadlink też definiuje metryki, czyli decyduje o tym, jakie dane będziemy mierzyć, jakich informacji potrzebujemy, żeby wiedzieć, na ile nam dobrze idzie realizacja tej strategii. Co oczywiście nie znaczy, że ludzie w zespole tych metryk nie mogą proponować, jak najbardziej. Każdy może zgłaszać takie propozycje w zespole. Tylko że to leadlink ostatecznie po prostu decyduje, które metryki wchodzą. Leadlink też zapewnia zespołowi niezbędne zasoby do realizacji tej strategii. Czyli jakby nie tylko mówi, hej, w tym kwartale musimy spełnić takie cele i to jest najważniejsze, ale też musi zadbać o to, żeby zespół miał też to, co jest mu niezbędne do tego, żeby tę strategię mógł realizować. Dba o budowanie zrozumienia tej strategii w zespole. Dba o obsadzanie odpowiednich osób do odpowiednich ról. Bo żeby samodzielnie podejmować decyzje w danej roli, to muszą mieć odpowiedni poziom kompetencji, kontekst, umiejętności, predyspozycje. Więc to leadlink jakby odpowiada za takie dopasowanie. Wiadomo, że na przykład osoba, która ma pół roku doświadczenia zawodowego, raczej no nie obejmie roli odpowiadającej za budowanie strategii w jakimś super istotnym obszarze. Więc to jest też bardzo ważne, żeby te role pełniły osoby, które są w stanie pełnić te role. Leadlink też odpowiada za zapewnienie zespołowi budżetu, czyli okej, w tym kwartale musimy osiągnąć to i to, ale w porządku, ile to nas będzie kosztować, jakich środków potrzebujemy, żeby tę strategię wykonać. Leadlink odpowiada za to, żeby to oszacować i ten budżet pozyskać w organizacji, gdzieś go sobie wypiczować, wyjaśnić, dlaczego potrzebujemy tyle, a tyle pieniędzy, żeby tę strategię zrealizować. No i leadlink poprzez te wszystkie poprzednio wymienione aspekty też aktywnie kształtuje kulturę pracy zespołu. Wyznacza kierunek, jakby nie tylko cele, ale też wizję, czyli jakim my chcemy być zespołem, jak my chcemy pracować, co jest dla nas ważne. To jakby to jest taki, bym powiedziała, miękki bardzo aspekt leadershipu, no ale on nie znika, on jest bardzo potrzebny, zespoły tego bardzo potrzebują i no i leadlink właśnie jest osobą odpowiedzialną za to, rolą, nie osobą, przepraszam. No ale dobra, to w takim razie po tym wszystkim w głowach wielu z was rodzi się takie pytanie, no spoko, to w takim razie czym leadlink różni się od menadżera, bo wszystko to, co wymieniłaś, to tak naprawdę w normalnej organizacji, w tradycyjnej organizacji robi menadżer, więc gdzie jest ta różnica? Więc już mówię, za co z kolei leadlink nie odpowiada, za co nie jest odpowiedzialny. Leadlink nie prowadzi spotkań, nie facylituje ich i to jest taka bardzo ścisła zasada holakracji, taki przepis, że leadlink nie może być osadzony w roli facylitatora. Dlaczego tak jest? Bo się wydaje trochę błahe, ale tak naprawdę ma duże znaczenie. W takich tradycyjnych organizacjach, gdzie ta struktura, ta hierarchia jest dosyć mocno wyczuwalna, na spotkaniach zespołowych daje się wyczuć taki trend, że kiedy wchodzi menadżer do pokoju, to wszystkie oczy są skierowane na niego. Wszyscy czekają na jego reakcję, kiedy zespół przedstawia swoje pomysły. To menadżer akceptuje, co jest dopuszczalne, co nie, jak mamy działać. Jakby jego opinia staje się bardzo ważna, zbyt ważna. Więc żeby trochę ten punkt ciężkości zdjąć z leadlinka, facylitowanie spotkań zawsze przypada innej roli. Facylitator decyduje o tym, kto mówi, w jakiej kolejności, może ci w dowolnym momencie przerwać, bardzo pilnuje celu spotkania. Menadżerowie też mają często taką tendencję, no to jest jakby naturalne, jakby wynika często z takich cech liderskich, trochę dominowanie na spotkaniu. I przez taką swoją bardzo często mocną osobowość przytłaczanie mniej odważnych osób. Więc facylitator odpowiada za to, żeby wszyscy na spotkaniu mieli jakby równe prawo głosu, żeby nikt nikogo nie przytłoczył, żeby ta dynamika spotkania była na tyle odpowiednia, żeby każdy miał równe szanse do zaprezentowania swoich pomysłów. Czego nie robi też leadlink? Leadlink nie deleguje zadań w zespole. Czyli leadlink mówi o tym, jakie cele mamy spełnić i mówi, jakby dobiera osoby do ról, ale nie powie ci, co masz zrobić jutro, czy dzisiaj, czy pojutrze. Nie wyznacza ci zadań. To ty w swojej roli wiesz, za co odpowiadasz, wiesz, jakie masz cele do spełnienia i sam sobie te zadania planujesz, sam sobie organizujesz, sam je monitorujesz. A po prostu masz najlepszą wiedzę ekspercką, żeby pełnić swoją rolę, więc dlaczego menadżer miałby ci mówić, jak masz wykonywać swoją pracę? Przecież to ty wiesz najlepiej. Leadlink nie podejmuje decyzji za członków zespołu.
To jest trochę nawiązanie do tego, o czym opowiedziałam wcześniej. No i tak jak mówiłam już trochę na samym początku, nie monitoruję wykonania zadań członków zespołu. Tak naprawdę cały zespół monitoruje wykonanie zadań członków zespołu. Czyli w naturalny sposób leading też może to robić, ale to nie jest tak, że to jest jego odpowiedzialność. Po prostu wszyscy nawzajem jakby w zespole mamy wspólne cele, więc wspólnie monitorujemy, czy dobrze idzie nam ich wykonanie. Jakby dla nas wszystkich jest to równie ważne, bo jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za dany obszar. Leading nie zatwierdza i nie akceptuje twojej pracy. Czyli po wykonanym zadaniu w tradycyjnych organizacjach, pewnie nie we wszystkich, ale często zdarza się tak, że to twoje zadanie musi zostać sprawdzone i zaakceptowane. Tutaj tak nie jest. Leading za to nie odpowiada. Oczywiście możesz poprosić go o feedback, możesz poprosić o feedback też dowolną inną osobę w zespole, ale nie musisz. No i też leading nie odpowiada wprost za rozwój członków zespołu. To może wam się trochę wydać kontrowersyjne. Bardzo często w takich tradycyjnych organizacjach to menadżer odpowiada za wyznaczanie celów rozwojowych pracownikom. To menadżer odpowiada za ich rozwój, za planowanie tego rozwoju. W holakracji to ty jesteś odpowiedzialny za swój rozwój. Wiesz, jakie są cele w twoim zespole, wiesz, jakich kompetencji się od ciebie oczekuje, żeby te cele osiągnąć. No i to ty tak naprawdę podejmujesz decyzję, jak się rozwiniesz, z jakich źródeł skorzystasz, jak to zrobisz. Oczywiście to nie znaczy, że pozostajesz bez wsparcia, bo w holakracji są role, można wyznaczyć role, bo one nie są dane z defaultu. My na przykład w Boulderze sobie faktycznie takie role stworzyliśmy, ale no, mogą być takie role, które cię w tym rozwoju będą wspierać, na przykład rolę mentora, rolę coacha. U nas w Boulder jest taka rola, która się nazywa Personal Growth Guide, do której możesz podejść i poprosić o pomoc w wyznaczeniu sobie indywidualnego planu rozwojowego, ale to nie jest leading. To jest po prostu ktoś zupełnie inny. Także to nie tak jak w firmie tradycyjnej, że menadżer jest odpowiedzialny za rozwój swojego zespołu. I jakby kończąc ten temat samego leadinga, chciałabym, żeby bardzo mocno wybrzmiało, że opiekun kręgu to nie jest jedyny model leadershipu w holakracji, bo te umiejętności liderskie przez taką konieczność samodzielnego podejmowania decyzji i działania samodzielnego trochę wykształcają się w może chyba trochę w każdej roli, bo każdy sobie musi być trochę liderem swojego obszaru, takim liderem merytorycznym, rozwijać się w tym aspekcie, za który jest odpowiedzialny. Więc leading jest takim najprostszym przykładem, który można przywołać, jeżeli chodzi o leadership. Ten leadership jest naprawdę rozproszony w organizacji. Na przykład ta rola facylitatora to też są umiejętności liderskie, poprowadzić zespół, sfacylitować go. Rola replinka to jest reprezentanta zespołu, który jest odpowiedzialny za transparentne przedstawianie wyników pracy swojego zespołu na tle całej organizacji. To też są takie umiejętności liderskie. Także tych ról, które gdzieś pełnią kawałki tych obowiązków lidera, jest zdecydowanie więcej. No i na samym końcu chciałabym z wami się jeszcze podzielić, jeżeli oczywiście mamy czas, czy już za długo, dajcie proszę znać. Tak, mamy czas jak najbardziej. Jest kilka pytań, nawet sporo, ale mamy czas, także spokojnie. Okej. Chyba byliście wyciszeni i muszę przyznać, że przez chwilę miałam taką obawę, że chyba mówię sama do siebie i że nie mam... Nie. Przez chwilę przeżyłam mikrozawał, także okej, dobra, cieszę się strasznie, że jesteście po drugiej stronie. Nie, spokojnie, mamy tutaj na bieżąco oglądamy i też jest sporo osób, które zadaje pytania, także spokojnie. Okej, dobra, obiecuję, że już zmierzam z tą prezentacją do końca, ale pomyślałam, że to jest bardzo ważny aspekt, bo strasznie często dostaję pytania o to, jak holakracja sprawdziła nam się w pandemii. To jest w ostatnim czasie najczęstsze pytanie w tym kontekście, jakie słyszę, więc pomyślałam, że pewnie was też to może zainteresować. Zdecydowanie. Dobra, łyk wody. I jadę dalej. Więc tak, pamiętamy wszyscy marzec 2020 roku, kiedy większość firm zdecydowała, znaczy większość firm, które mogły sobie podjąć taką decyzję, bo niestety nie wszyscy mieli taki komfort, ale te, które mogły, postanowiły przejść na pracę zdalną.
To był bardzo trudny czas dla chyba wszystkich z nas. Nie wiadomo było, czego się spodziewać. Wszyscy natomiast spodziewaliśmy się kryzysu. Wiedzieliśmy, że idą czasy grubej niepewności i że trzeba się do tego jakoś przygotować. Dla nas w tamtym okresie takim kluczowym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa w tej nowej rzeczywistości. Mówiąc o bezpieczeństwie, nie mówię tutaj tylko o bezpieczeństwie, ochronie przed zarażeniem się COVID-em. Mówię też o bezpieczeństwie finansowym organizacji i ludzi, tak? Zapewnienie im etatów, uniknięcie redukcji czasu pracy, czy też na przykład redukcji wynagrodzeń. Bardzo ważne było też dla nas zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego, żeby ci ludzie byli w stanie, wiecie, efektywnie wykonywać swoją pracę, to muszą też czuć się bezpiecznie emocjonalnie, jakby strach, lęk nie może jakby zabierać im też zbyt wiele energii, tylko że to dla nas było też bardzo, bardzo ważne. W marcu 2020 roku my w Boulder podjęliśmy decyzję, że przechodzimy na pracę zdalną. To nie był przymus. Generalnie nasza kultura organizacji bardzo stawia na odpowiedzialność jednostki, wszyscy jesteśmy dorośli, więc każdy wie, co jest dla niego najlepsze. Więc była bardzo mocna rekomendacja, żeby wszyscy przeszli w tamtym czasie w 100% pracę zdalną, ale to nie był przymus. Jeżeli ktoś czuł potrzebę dalszego przychodzenia do biura, to mógł to zrobić, ale chyba 90% organizacji jednak w tamtym momencie zdecydowało się przejść na pracę zdalną. Wiem, że bardzo wiele organizacji widziało w tym duże wyzwanie. Kiedy moi pracownicy będą pracować z domu, to kto będzie kontrolował ich pracę? Kto będzie pilnował, czy oni naprawdę pracują? Skąd moi pracownicy będą wiedzieć, co mają robić, kiedy mnie nie będzie obok? Dla nas przejście na pracę zdalną było czymś tak naturalnym, że wymagało właściwie od nas spakowania laptopa do plecaka i pójścia do domu. Dlatego, że system holakratyczny już wcześniej przygotował nas do tego, że no nikt ci nie powie, co masz robić, ty sam musisz podjąć tę decyzję. Każdy już od dawna wiedział, jak organizować swoją pracę. Takie zasady jak wszechobecna transparencja, monitorowanie w zespole swojej pracy było z nami już od dawna. Więc jakby w ogóle nie mieliśmy takich obaw w przejściu na pracę zdalną. Nie potrzebowaliśmy tworzyć dodatkowych procesów, bo one po prostu były z nami już wcześniej. No i też tutaj, żeby być sprawiedliwym, dużo nam dało też to, że my pracowaliśmy też w organizacji rozproszonej. Więc mieliśmy też wszystkie narzędzia, które były niezbędne do takiej pracy, komunikacji online, więc też nam po prostu było dużo łatwiej. Nie jest to kwestia holakracji, a jest to po prostu kwestia specyfiki naszej pracy. W ciągu następnych 48 godzin stworzyliśmy nową strategię dla całej organizacji. I wiecie, ta strategia to nie były kosmetyczne zmiany, to były naprawdę bardzo grube ruchy, to były bardzo odważne i ryzykowne posunięcia. Na przykład podjęliśmy taką decyzję, że wdrażamy oszczędności, ale żeby nie musieć oszczędzać na etatach ludzi, to ucięliśmy po prostu wszystkie inne wydatki, które nie były niezbędne. Podjęliśmy po prostu decyzję, z czego możemy zrezygnować, a co naprawdę jest ważne i potrzebne. Jakby takim nadrzędnym celem właśnie było bezpieczeństwo finansowe organizacji, ale też bezpieczeństwo finansowe ludzi, czyli zbudowanie takiej poduszki finansowej, żeby ten kryzys uderzył w nas w późniejszym czasie, czego na przykład w tamtym momencie się nie spodziewaliśmy, to żebyśmy mieli taką rezerwę finansową, która pozwoli nam na to, żebyśmy nie musieli nikogo zwolnić albo nie musieli nikomu obniżać pensji. No i fajnie. Krąg GCC odpowiedzialny za zbudowanie strategii w organizacji, taką strategię sobie wyznaczył, no i co dalej? Jak to teraz zakomunikować organizacji? System holakrytyczny też nam tutaj dał dużo takich ciekawych, dobrych praktyk i frameworków. I tę strategię, którą zaproponowało GCC, zintegrowaliśmy z całą organizacją. To znaczy zorganizowaliśmy spotkanie, na którym było ponad 100 osób, przedstawiliśmy tę strategię. To jest taki sposób na facylitację spotkań taktycznych kolakracji, tutaj sobie go mogliśmy spokojnie gdzieś tam z niego zaczerpnąć. Po prezentacji tej strategii nastąpiła runda pytań klaryfikujących, później była runda reakcji,
każdy mógł powiedzieć, jak się czuje z tą propozycją, mógł powiedzieć wszystko, co tylko chce na forum całej firmy. A no i na końcu było pytanie, czy ktoś ma sprzeciw do tej strategii. Żeby mieć sprzeciw do danej propozycji w holakracji, to trzeba ten sprzeciw odpowiednio uzasadnić. Czyli to nie jest to samo, co prawo weta, że mogę powiedzieć, że mam sprzeciw wobec tej strategii, bo ona mi się nie podoba, albo uważam, że jest głupia. Nie można tak uzasadnić swojego sprzeciwu. Są bardzo konkretne kryteria, które sprzeciw musi spełnić, żeby był ważny, no i wtedy no, nie ma zmiłuj. Trzeba ten sprzeciw zintegrować. Trzeba tak dostosować tę swoją propozycję, żeby ten sprzeciw w jakiś sposób zaopiekować. No i nam się to udało i myślę, że też jakby to był taki bardzo ważny moment w całej tej sytuacji, bo strategia była transparentna dla wszystkich, zrozumiała, bo każdy mógł o nią dopytać, zareagować, ale przede wszystkim wszyscy się na nią zgodziliśmy. Albo przynajmniej nikt nie miał sprzeciwu, bo w kolakracji nie jest tak, że wszyscy się muszą zgodzić, po prostu żeby propozycja przeszła, to nikt nie może mieć ważnego sprzeciwu. No bo holakracja to nie demokracja. Jeżeli chodzi o te narzędzia, które pomagają nam w holakracji dostosowywać strukturę do zmieniającej się rzeczywistości, to w mojej opinii to było chyba największe błogosławieństwo w całej tej sytuacji. A nasza strategia zakładała, że część obszarów już nie jest tak ważna strategicznie jak wcześniej. Bardzo na przykład zmienił się rynek pracownika w zeszłym roku. Teraz znowu obserwujemy nowe trendy, ale w zeszłym roku był taki moment, że bardzo wiele firm w ramach oszczędności zdecydowało się na redukcję etatów. I w związku z tym na rynku nagle uwolniło się mnóstwo specjalistów wysokiej klasy i w związku z tym oni bardzo desperacko poszukiwali nowej pracy. Więc nie było sensu już tak inwestować w employer branding czy marketing rekrutacyjny, skoro ci pracownicy i tak sami z własnej inicjatywy walili do nas drzwiami i oknami. Także pojawiło się bardzo słuszne pytanie, czy zespół employer brandingowy jest nam dalej potrzebny, czy powinniśmy dalej go utrzymywać, zwłaszcza w obliczu, gdzie chcemy generować oszczędności. Co z tymi ludźmi, co z nimi zrobić? No i gdybyśmy byli taką bardzo sztywną organizacją, to byłby problem. Natomiast ludzie już wcześniej byli przyzwyczajeni do tego, że te role się zmieniają. Nikt nie jest przywiązany do swojej roli łańcuchem. Nikt nie ma takiego przekonania, że rolę, którą pełni dzisiaj, będzie ją pełnił zawsze. W związku z tym ludzie sami zaczęli wychodzić z inicjatywą, mapować swoje kompetencje, talenty i wychodzić z propozycją, jak swoimi umiejętnościami mogą wspierać te obszary, które są strategicznie teraz ważne w organizacji. Czyli na przykład okazuje się, że zespół employer brandingowy ma kompetencje, którymi może wesprzeć zespół odpowiedzialny za marketing sprzedażowy. A na przykład sprzedaż w tamtym momencie była największym priorytetem. Osoby odpowiedzialne na przykład za selekcję pracowników, gdzie pomroziliśmy część procesów rekrutacyjnych, zaczęły wspierać zespoły odpowiedzialne za rozwój pracowników, czyli zespół people. Zaczęły na przykład wspierać zespoły odpowiedzialne za działania antykryzysowe, bo miały takie kompetencje interpersonalne, które mogły też wykorzystać w tych zespołach. Więc naprawdę ta struktura zmieniła nam się tak bardzo dynamicznie. Okroiliśmy te obszary, które w tamtym momencie były mniej ważne i przenieśliśmy swoje etaty do innych. Dzięki temu nie musieliśmy nikogo dzwonić. No, ludzie też się czuli z tym okej, no bo po prostu byli do tego przyzwyczajeni, to nie było dla nich nic dziwnego. No i transparencja, jakby w sytuacji, w której cała firma, albo prawie cała, pracuje w 100% zdalnie, no to ta transparencja jest już naprawdę wyjątkowo ważna. I tutaj też kolakracja daje dużo narzędzi, które te transparencje wspierają, metryki, cykliczne spotkania, na których się wyrównujemy, wspólne planowanie swoich zadań, bo my też łączymy holakrację z systemem skramowym, z frameworkiem skramowym. Więc tutaj już było bardzo dużo takich narzędzi, które holakracja wspierała. Też ta kultura transparencji, taki naturalny odruch, że jak coś robię, to daję znać koledze z zespołu, że coś zrobiłam, żeby on wiedział i na przykład nie dublował mojej pracy, albo jeżeli coś wiem, to podzielę się tą wiedzą, bo może komuś ta wiedza będzie potrzebna do podjęcia dobrej decyzji. Oczywiście musieliśmy też dodać sobie nowe narzędzia, sposoby, żeby te transparencje jeszcze dodatkowo wzmocnić, ale mieliśmy naprawdę bardzo solidne fundamenty.
No i na sam koniec, i to już jest koniec mojej prezentacji, chciałabym opowiedzieć o gotowości na zmianę i wrócić do tego, po co my w ogóle te holakracje wprowadziliśmy do Boulder. Jak wspomniałam na początku, branża IT jest bardzo dynamicznym środowiskiem pracy i zmienia się z dnia na dzień. Jak się okazuje, nie tylko branża IT, to nam pokazał zeszły rok. I taka główna, podstawowa myśl, która nam przyświecała też w momencie, kiedy wdrażaliśmy holakrację, to oprócz uporządkowania takiej płaskiej struktury, było też jakby uodpornienie organizacji na zmiany. Nauczenie się, że zmiana jest czymś naturalnym. Nauczenie się adaptowania do tej zmiany, żeby ta zmiana przestała być aż takim dyskomfortem, żeby to była naturalna część naszej codziennej pracy, naszego środowiska. I ten trening zmienności, który przeszliśmy z własnej woli, wdrażając holakrację, bardzo się opłacił. Też chciałabym na koniec dodać, że samo wdrażanie holakracji jest też decyzją, która wiąże się z dużymi kosztami. Ja tutaj mówię bardzo dużo o zaletach holakracji, ale oczywiście holakracja to też duży koszt. To też koszt emocjonalny, bo nie każdy człowiek dobrze się czuje w tym systemie. Nie każdy człowiek jest gotowy na samodzielne podejmowanie zmian, podejmowanie decyzji. Też po wdrożeniu holakracji bardzo często firmy przez pierwszy rok albo dłużej obserwują znaczny spadek efektywności w swoich zespołach, dlatego że to jest coś zupełnie innego niż system, do którego byliśmy przygotowywani właściwie już od lat szkolnych. Musimy nauczyć się trochę pracować od nowa i działać od nowa i to jakby stworzyć od nowa procesy, struktury, więc jakby to jest też duży koszt, z którym trzeba się liczyć. Natomiast po tym roku zwykle firmy właśnie obserwują już taki trend wzrostowy, jeżeli chodzi o efektywność. No, my tej decyzji nie żałujemy, chociaż mieliśmy wątpliwości po drodze, bo to nie jest tak, że ich nie było, ale jakby po tej drodze, którą przeszliśmy dzisiaj, pracując te 3 lata w holakracji, jakby dzieląc się swoim osobistym spostrzeżeniem, myślę, że mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. No i to właściwie tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeszcze tylko na koniec to przypomnę swoje imię i nazwisko na wypadek, gdyby ktoś mnie chciał znaleźć na LinkedInie, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Super. Powiem Ci, że jest bardzo dużo pytań, także myślę, że te pytania będziemy chronologicznie odtwarzać, ale proponuję też, żeby maksymalnie skrócić odpowiedź, bo jest ich naprawdę dużo, więc po prostu jesteś zasypana pytaniami. Tutaj właśnie już ludzie dziękują. Przemek właśnie napisał, że wyśmienita prezentacja. Ewa, dzięki Przemku. Również bardzo Ci dziękuję za prezentację. I w sumie tutaj już pytanie się wkradło. Nie chciałem tak, bo to akurat chronologicznie odwrotnie, ale może odpowiedzmy. I teraz jeszcze Lena się z nami połączy, też ma pytanie już w formie wideo. Tutaj Ewa pyta, jakie były Wasze pierwsze doświadczenia w oddawaniu odpowiedzialności i przyjmowaniu jej? Jakie były nasze pierwsze... Tak, myślę krótko, żebyś odpowiedziała, bo pytań jest naprawdę dużo dzisiaj. Okej. Tak jak mówiłam wcześniej, pracowaliśmy też w systemie, w pracy, która ogólnie miała płaską strukturę, więc my też nie mieliśmy takiej rozwiniętej hierarchiczności, więc było nam łatwo, stosunkowo, bo to była dla nas bardziej ewolucja niż rewolucja, ale przede wszystkim największym wyzwaniem jest to dla menadżerów, żeby oddać odpowiedzialność, bo są to zwykle osoby, które czują się niezwykle odpowiedzialne za swój obszar i mają po prostu duży problem z oddawaniem tej decyzyjności i takie są doświadczenia pierwsze, że to jest duże wyzwanie przede wszystkim dla tych osób, żeby to oddać zespołowi. Dobrze, to ja już włączę Lenę z nami, zaraz spróbujemy się w trójkę połączyć. Halo, Lena, czy nas słyszysz? Halo, halo, cześć. Cześć, Lena. Tak, słychać mnie, cześć. Cześć, Magdo. Proszę, jeżeli możesz, zadaj pytanie i odpowiem i idziemy dalej, bo naprawdę dużo pytań. Jasne, tak, wiem, że jest dużo pytań, ograniczę się do jednego w takim razie, takiego najbardziej dla mnie interesującego. Magdo, jakbyś mogła opowiedzieć troszeczkę więcej o funkcjonowaniu waszym z właścicielami firmy, bo wiem, że mają przydzielone role, natomiast właścicielstwo firmy to jest też taka rola, która generuje pewne odpowiedzialności, chociażby przed organami zewnętrznymi i prędzej czy później nawet właściciel
spółki z o.o. odpowiada własnym majątkiem, więc to z kolei rodzi strach często w prezesach, w właścicielach, a to rodzi kontrolę, nie? Jak jeszcze to połączymy z ego, to robi się mieszanka wybuchowa. I chciałabym Ciebie zapytać o to, jak to u Was wygląda, jak sobie radzicie z tymi elementami w przypadku odpowiedzialności, decyzyjności i też takiego troszeczkę zapewnienia poczucia bezpieczeństwa właścicielom firmy. O kurczę, wiesz, Lena, zastanawiam się, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że lepiej byłoby zadać to pytanie Annie i Piotrowi. No, na pewno jest duży ciężar, ogromny ciężar, myślę, ciąży na osobie, która pełni rolę co-CEO. Jakby, no tak, my wewnętrznie pracujemy w systemie holakratycznym, ale jakby system prawny w Polsce jakby no, nie jest dostosowany do tego typu struktur, więc tak, jak najbardziej takie odpowiedzialności przed jakby systemem prawnym, no jakby one zostają. Więc to, jak się czują z tym nasi co-CEO, no nie chciałabym po prostu mówić za nich, bo po prostu nie czuję, nie sądzę, że wiem, jak oni się z tym czują. Myślę, że to jest pytanie do nich. No, to jest bardzo... Skoro, przepraszam, Lenu, że nie odpowiedziałam, pewnie nie odpowiedziałam na to pytanie tak, jakbyś sobie tego życzyła. Bardzo dobra odpowiedź. No, ale też, wiesz, jesteśmy w takim etapie, gdzie to jest wszystko bardzo nowe i jakby nie patrzeć, jesteście pionierami pionierów i to się udało, więc wiesz, system prawny jeszcze, no, jeszcze się orientuje, że coś takiego jest jak kooperacja. Nie? To jest naturalne, że jest dużo takich rzeczy, które jeszcze ciężko wyjaśnić. Podaję pierwsze pytanie od Grzegorza. Jakiego narzędzia używacie do opisania waszej organizacji? Hola Spirit. Mogę podesłać link do tego narzędzia organizatorom turkusowego śniadania, jeżeli byście chcieli, albo też opublikuję u siebie na LinkedInie więcej informacji. Jasne, tutaj Witek zadał kilka pytań, także będzie jedno po drugim. Nie wiem, czy o tym mówiłaś, na jakiej zasadzie ludzie przechodzą między kręgami? Mhm. A więc tak, za każdy zespół, za każdy krąg jest odpowiedzialny opiekun i w ramach budżetu są też koszty naszego etatu. I tak jak mówiłam, każdy z tych obszarów ma jasno określone cele, które musi spełnić. Żeby na przykład zrealizować strategię, potrzebuje do tego tyle i tylu ludzi, w takich i takich kompetencjach, w takich i takich rolach. Więc jeżeli widzę, że na przykład mi brakuje aktualnie w zespole takiej osoby, to mogę wyjść do organizacji i poprosić kogoś, żeby przyszedł do mojego kręgu i objął na przykład daną rolę, bo tego potrzebuję. Albo jeżeli, więc to jest taka, albo zrekrutować sobie kogoś z rynku rekrutacyjnego. To jest taka pierwsza droga. A druga droga to jeżeli ty sam po prostu czujesz, że masz kompetencje, które pozwoliłyby ci objąć inne role w organizacji, albo chcesz się rozwijać w innych obszarach i wiesz, że to jest potrzebne i to jest ważne i przydatne, to możesz sam wyjść z taką propozycją, że chciałbyś część swojego etatu przenieść do innego zespołu i objąć tam inne role. Przychodzisz wtedy do opiekuna tego zespołu i tłumaczysz mu, dlaczego uważasz, że to jest ważne. Pewnie on się zgodzi, jeżeli tak jest. No i też musisz zakomunikować to w kręgów, z którego ten etat chcesz przenieść, że i jakoś uzgodnić się na zasady tego przejścia, bo być może takie przejście jest możliwe od razu, a może trzeba to jakoś bardziej zaplanować w czasie, żeby ktoś inny mógł przyjąć twoje obowiązki. Także to bardzo zależy od sytuacji. Kolejne pytanie. Ja mam wrażenie, że trochę pogłos robię, więc nie wiem, jak będzie pogłos, to ja może przestanę czytać, ale postaram się. Czy są jakieś punkty sporne między podejściem holokratycznym a kodeksem pracy, jeśli chodzi o zakres obowiązków w kontekście zmiany zakresu obowiązków? Jeśli są, to jak Boulder się zabezpieczyło przed ewentualnymi problemami natury prawnej? No myślę, że to jest analogiczne pytanie do poprzedniego i też kwestia na przykład transparentności tutaj. Chyba nikt nie zadał takiego pytania, ale to jest kolejne pytanie z tej serii, to znaczy jawność wypłat, jeżeli ktoś ma umowę o pracę, jest w pewnym sensie zabroniona przez prawo w Polsce, więc to też trzeba inaczej rozwiązać, więc nie wiem, czy możemy tutaj się w to wgłębić. Ja proponowałbym, żeby tak po prostu odpowiedzieć, jak możemy i przejść dalej, bo pytanie jest bardzo duże. Jasne.
Nie mieliśmy takich problemów do tej pory. Myślę sobie, że podpisując umowę o pracę też z tradycyjnymi firmami, bardzo często ten zakres obowiązków jest tak sformułowany, żeby można było nim manipulować, bo wiadomo, że po prostu potrzeby firmy się zmieniają. Każdy, kto dołącza do firmy, po prostu wie dokładnie, że pracujemy w systemie holakratycznym i że jego role się mogą zmieniać i się po prostu na to godzi i to jest okej. Jakby nie stoi to w sprzeczności z kodeksem pracy. Odpowiedziałam na pytanie, czy coś tam jeszcze zostało do wyklarowania? Nie mieliśmy po prostu nigdy jeszcze takich trudności. Jeżeli będą, to chętnie się podzielę takim doświadczeniem, ale nigdy nie mieliśmy takich problemów. Jeżeli chodzi o jawność wypłat, no to nie. U nas są jawne widełki wynagrodzeń, ale nie ma jawnych wypłat. Okej. Kolejne pytanie od Witka. Każda organizacja ma ograniczone zasoby. Jak rozwiązuje się w holakracji sytuacje, gdy niektóre role są pożądane i jest wiele osób, które chcą ją wykonywać, a inne nie są atrakcyjne i ciężko znaleźć osobę, która chciałaby je wypełnić? Ojej, to jest ciekawe pytanie. Nie wiem za bardzo, jak na nie odpowiedzieć, bo chyba nie doświadczyłam po prostu takiej sytuacji. To znaczy, to tak jak jest wakat w organizacji i bardzo faktycznie dużą sztuką, ale ważną jest takie zatrudnienie człowieka, żeby jego zainteresowania i kompetencje i motywacja była odpowiedzialna jakby też do tej roli. Czyli staramy się na przykład, nie wiem, do danych ról nie zatrudniać osób przekwalifikowanych. Zawsze tak staramy się dobierać osoby do ról, żeby te osoby miały motywację do wykonywania tych roli, tej roli, więc to też jest jakby zadanie trochę leadlinka. Nie zaobserwowałam takiej sytuacji w Boulder, żeby wszyscy się rzucili na jedną rolę i każdy chciał ją wykonywać. Także chyba dla mnie taka sytuacja jest jeszcze ciągle abstrakcją, bo chyba jej nie doświadczyłam na własnej skórze. No to też myślę, że jest specyfika branży i waszych rynków, bo działacie na kilku, więc to może z tego też wynikać. Dobrze, kolejne pytanie od Kika. Załóżmy specyficzny przypadek. Jedna z osób w zespole unika pracy, a przynajmniej jej zachowanie może tak być zinterpretowane. Jaki mógłby być sposób rozpoznania i rozwiązania takiej sprawy, tak aby być w zgodzie z ideą holokracji? Jasne. Jest transparencja tego, kto jest za co odpowiedzialny. Wszyscy wiemy, jakie mamy wykonywać zadania, odzwierciedlamy je sobie, akurat my w swoim zespole robimy to w Asanie. Więc jeżeli ktoś nie wykonuje swoich zadań, bo też jakby mamy planowania co 2 tygodnie, patrzymy, co nam się udało zrobić, to po prostu widać jak na dłoni. I wtedy zespół może zareagować najpierw i zapytać, co się stało, jakie były przeszkody. Mamy też retrospektywy, to jest zaimplementowana praktyka z frameworku skramowego. Zastanawiamy się, dlaczego coś się nie udało, czy możemy sobie jakoś pomóc, może ktoś ma za dużo, może coś mu uniemożliwiło, jakby też codziennie synchronizujemy się na daily, więc jest dużo takich momentów, gdzie można wcześniej jeszcze rozpoznać, że coś jest nie okej. A jeżeli jest to sytuacja ewidentnie chroniczna i ktoś po prostu nie wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności, to leadlink może mu odebrać rolę. Jeżeli na przykład pozostajesz bez większej ilości ról, to możesz jeszcze poszukać takiej możliwości podjęcia ról w innych zespołach, jeżeli na przykład opiekun twojego zespołu podpina cię z twoich ról w twoim zespole. Jeżeli jakiś inny leadlink przyjmie cię do swojego zespołu, no to wtedy przychodzisz do innego zespołu. A jeżeli żaden z leadlinków cię nie przyjmie, no to po prostu tracisz pracę. Kolejne pytanie. Magda, świetnie się ciebie słucham. Powiedz proszę jeszcze, w jaki sposób dobieracie członków do twojego zespołu? Jakich narzędzi używacie? Jak diagnozujecie wartość kandydatów? To myślę, że po części odpowiedziałaś, ale jak diagnozujecie wartości kandydatów, tego raczej nie mówiłaś. Robimy to w procesie selekcji. Bardzo różnymi narzędziami, w zależności od tego, na jakie stanowisko ktoś aplikuje. No bo komunikując się też ze światem zewnętrznym, to my się siłą rzeczy posługujemy nazwami stanowisk, nie rolami, bo też jakby chcemy, żeby ludzie nas zrozumieli, nie wszyscy jakby znają system holakratyczny. Więc jakby to wygląda tak jak w każdej innej organizacji. Są określone oczekiwania względem danego stanowiska, które będzie pełnić określone role, określamy kompetencje, które muszą być zbadane, jakieś inne czynniki. No i to na tej podstawie projektujemy narzędzia selekcji i podejmujemy decyzję o zatrudnieniu. Także myślę, Aneto, że to akurat jest bardzo podobne jak w innych organizacjach. Okej, super. Kolejne pytanie od Witka. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak przebiega socjalizacja kulturowa? Zakładam, że większość kandydatów nie ma doświadczenia pracy w systemie holokratycznym.
Jest dokładnie tak, jak mówisz, Witoldzie. Większość kandydatów nie ma takiego doświadczenia. Dołączając do zespołu Boulder, na część swojego etatu w pierwszych 3 miesiącach swojej pracy dołączasz do tak zwanego zespołu onboarding i tam trafiają wszyscy ludzie, którzy są w okresie przygotowawczym, w okresie próbnym, nie wiem, wstępnym, tak to się chyba nazywa. Więc przez te 3 miesiące adaptujesz się jakby w tym zespole, wspólnie, razem gdzieś dzielicie się swoimi wątpliwościami, uczycie się systemu holakrytycznego. To jest też twoje pierwsze środowisko, w którym uczysz się, jak wyglądają spotkania holakrytyczne, jak wygląda ta struktura. Masz też listę zadań jakby wdrożeniowych, które sobie realizujesz sam, według jakby swojego uznania, sam decydujesz o tym, w jakiej kolejności to zrobisz, jak to zaplanujesz. To jest już taki pierwszy trening samoorganizacji i samodzielnej odpowiedzialności za swój proces wdrożeniowy. No i to też daje ci taką dużą elastyczność, bo na przykład jedna rola będzie zupełnie inaczej układać swój plan wdrożeniowy, bo inne rzeczy będą dla niej ważne na początek, niż na przykład inne rzeczy będą ważne na początek na przykład dla salesa, a inne dla dewelopera. Więc też tutaj masz bardzo dużą kontrolę nad tym, jak sobie to poukładasz. I z drugiej strony jest to już to taki trochę dla ciebie trening samoorganizacji. Okej, super. Kolejne pytanie od Anetku. Jak definiujecie rozwój pracowników, współpracowników i jak go realizujecie w praktyce? To myślę, że po części już powiedziałaś. Tak, to się akurat bardzo zmienia. Systemy, procesy, praktyki dobre w Boulder naprawdę zmieniają się bardzo, bardzo szybko i bardzo często. Aktualnie jakby nasz strategicznie, aktualnie jakby taką praktyką, którą przyjęliśmy w Boulder jest to, że rozwój zespołów powinien być skorelowany z celami strategicznymi. Czyli jeżeli na przykład dany zespół w danym kwartale w swojej strategii chce zrealizować to i to, zastanawia się, czy jego zespół ma do tego kompetencje. Jeżeli na przykład nie ma, to jakie może pozyskać, jakie może zdobyć i na tej podstawie planuje sobie działania rozwojowe. Wspiera go w tym rola Personal Growth Guide, która ma takie kompetencje, które mi może po prostu pomóc nam poukładać sobie taki plan rozwojowy. I oczywiście mamy też na to budżet wtedy, nie określamy sobie, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby te cele rozwojowe zrealizować. Czy to jakieś szkolenia, warsztaty, czy może coś innego. Okej, super. Kolejne pytanie jest od Teresy. Magda, w jaki sposób rozwiązujecie temat rekrutacji ludzi do organizacji? Wybieracie takie osoby, które mają już odpowiednie podejście, decydujecie przez pryzmat kompetencji i doświadczenia, a później pomagacie się ludziom adaptować. Jakie widzisz największe wyzwania w adaptacji ludzi do holokracji? Czy możesz podać przykład działań, które przyspieszają ten proces? Dziękuję. Okej, więc tak. Tak, rekrutując osoby do Boulder, bardzo duży nacisk kładziemy na ich dopasowanie do tego jakby takiej kulturowej wartości i pod względem wartości. Bardzo dużą wagę przykładamy do tego, czy to są osoby, które będą właśnie dobrze czuły się w środowisku, gdzie będą musiały samodzielnie podejmować decyzje, czy to są osoby, które mają naturalne poczucie odpowiedzialności, czy to są zespoły, czy to są osoby, które właśnie potrafią pracować w zespole. Także to są, jakby mamy szereg takich umiejętności interpersonalnych, społecznych, które muszą zostać spełnione, żeby się po prostu odnaleźć w takim środowisku. Tak, jest to dużym wyzwaniem zreportowanie takich osób. Między innymi właśnie dlatego otworzyliśmy 4 lokalizacje, bo jest nam, bo po prostu jest nam łatwiej pozyskać na gdzieś tam na szerszej skali geograficznej takich ludzi. Tak, jest to duże wyzwanie. Okay. Odpowiedziałam na te pytania, czy coś tam pominęłam? Ja myślę, że jeszcze możemy. To chyba było dosyć rozbudowane. Przykłady działań, które przyspieszają ten proces. Proces adaptacji, tak? Czy proces rekrutacji? Adaptacji. Tak, to myślę, że ten temat onboardingu trochę odpowiada na to pytanie. Mm-hmm. Okej. Okay. Kolejne pytanie od Anety. W tradycyjnej organizacji mamy funkcję personalną, obejmującą rekrutację, selekcję, wynagrodzenia, motywowanie, oceny i tym podobne. Jak być, albo pewnie jak byś zdefiniowała funkcję personalną w waszej organizacji? U nas za tę funkcję personalną odpowiada kilka zespołów. Tak jak widzieliście tam na wykresie, mamy zespół People, mamy zespół Talent Selection, Recruitment Marketing i każdy z tych zespołów odpowiada za na przykład cały obszar, który tutaj wymieniłaś, Aneto, czy to selekcję, czy tam właśnie pozyskanie kandydatów.
I w tych zespołach są odpowiednie role, które odpowiadają za te procesy, kształtowanie ich, cele strategiczne i tym podobne. Także u nas jest to zdecydowanie bardziej rozłożone. Okej, super. Już się nowe komunikaty pojawiają. Ludzie, dziękuję Ci za odpowiedzi. Zostało jeszcze jedno archiwalne, że tak powiem, pytanie od Krzysztofa. Może tak, najpierw. Wiele firm odchodzi od holokracji, w tym wspomniany Zapos. Jakie elementy holokracji na teraz bardziej przeszkadzają osobom w organizacji? W jakim kierunku może pójść Boulder w przyszłości? Nie wiedziałam, że Zapos odchodzi od holokracji, także dzięki Krzysztofowi za tę informację. Chyba sobie przeczytam chętnie ten artykuł. No tak, do holokracji jest bardzo trudna do zaimplementowania i jest wiele momentów, w których się można wywrócić po drodze. My też mieliśmy takie momenty wątpliwości. Na szczęście udało nam się zaimplementować, myślę, efektywnie. I tam było jeszcze, przepraszam, pytanie, w którym kierunku pójdziemy, tak jakie elementy mogą... Myślę, że dla ludzi najtrudniejsze jest podejmowanie samodzielne decyzji, to jest bardzo duże wyzwanie i branie odpowiedzialności, dlatego ten system nie jest dla wszystkich. My na ten moment nie planujemy odchodzić od holokracji, ale wiecie, ten Boulder jest też firmą, która się zmienia, więc nie powiem, być może za rok przyjdę i powiem wam, że jednak holokracja to był błąd, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Na razie nam się ten system sprawdza i myślę, że nauczyliśmy się w nim funkcjonować, ale na początku było bardzo ciężko. Na początku było bardzo chaotycznie. Właśnie, to pytanie już naszych pytań się wyczyścił magicznie, także super, tak już jak masz jakieś pytania, to wal, ale moje jest pierwsze. Jak też ja już zacząłem, przepraszam. Jak zaczęliście w takim razie transformację w stronę holokracji? Jak to się zaczęło? Przede wszystkim, jeżeli chcecie wdrażać holokrację, to nigdy nie róbcie tego sami. My skorzystaliśmy ze wsparcia Dwarfs and Giants. To jest taka firma konsultingowa, która zajmuje się po prostu wdrażaniem holokracji w organizacjach. I najpierw postawiliśmy bardzo duży nacisk na edukację, czym ta holokracja jest. Wybraliśmy sobie taką grupę ambasadorów, liderów zmiany, którą przez kilka dni szkoliliśmy z tego systemu. To było świetne szkolenie, w ogóle miałam akurat przyjemność w nim brać udział. I tam po prostu uczyliśmy się po prostu łopatologicznie, na czym to polega, uczyliśmy się tych zasad konstytucji, holokracji i tak dalej. No a potem zaczęliśmy stopniowo to wdrażać. Najpierw zaczęliśmy wdrażać to w kręgach niedeweloperskich, bo uznaliśmy, że będzie nam łatwiej, że też to są takie osoby, które może mają trochę większą elastyczność, większą otwartość na zmiany niż zespoły skramowe. No i tak funkcjonowaliśmy przez jakiś czas w rozkroku. Część firmy pracowała w holokracji, a część nie. I przyznam, że trochę się przejechaliśmy na tym rozwiązaniu, bo zaczął nam się robić taki trochę rozłam w organizacji, że właśnie ta część osób, która nie pracowała w holokracji, nie do końca jej rozumiała i, no i było dużo gdzieś tam wyzwań związanych z tym po drodze, takiego niezrozumienia i takiego też trochę oporu właśnie przed tym systemem. Zorientowaliśmy się w porę, że taki rozłam nam się dzieje, że nagle gdzieś tam mówimy o kręgach deweloperskich i niedeweloperskich, a przecież jesteśmy jedną organizacją. I zareagowaliśmy na to i wdrożyliśmy szybko te holokracje we wszystkich zespołach, jakby w całej organizacji. I taka konkluzja z tego płynie, że moim zdaniem i też chyba zdaniem większości osób w Boulder, powinniśmy to zrobić dużo szybciej. Czyli bardzo odradzam takie połowiczne wdrażanie holokracji, że zaczynamy tylko od konkretnych zespołów, a część firmy na przykład w tej holokracji nie pracuje. My tak zrobiliśmy, no i gdzieś tam rzeczywiście nam to trochę konfliktów wygenerowało, z którymi sobie poradziliśmy, ale myślę, że gdybyśmy wdrażali to jeszcze raz w przyszłości, dużo szybciej przyszlibyśmy do tego, żeby to zaimplementować w całej organizacji. Super. Pojawiło się pytanie właśnie w moment przejścia na holokrację, czy były odejścia i jeżeli to i kogo i jeżeli tak, w sensie odejścia ludzi, tak? Tak, były odejścia i było ich nawet całkiem sporo, wzrosła nam na pewno rotacja, bo tak jak wspomniałam, nie wszyscy dobrze czują się w systemie holokratycznym, mają do tego prawo.
Więc tak, były osoby, dla których ten system nie czuło się w nim dobrze. Też na początku my w tym systemie nie pracowaliśmy tak płynnie i efektywnie jak teraz, więc też ucząc się go na pewno popełniliśmy trochę faili, więc to też mogło spowodować na przykład część odejść. No ale doszliśmy, jakby zauważyliśmy, że te osoby, które odeszły, bo nie czuły się dobrze w tym systemie, to tak naprawdę wyszło nam dla tego systemu to trochę jakby korzystnie, czyli jeżeli ktoś nie potrafi, nie czuje się dobrze, to jakby też nie ma sensu na siłę takiej osoby zatrzymywać, więc to było taki koszt, z którym się trochę liczyliśmy i na który byliśmy gotowi. Dużo osób odeszło z powodu holakracji, ale myślę, że jeszcze więcej osób przyszło z jej powodu. Super. I jeszcze drugie pytanie. W najnowszym podejściu Holokracy One jest promowane podejście modułowe versus poprzednie całościowe. Czy mogłoby to pomóc według Ciebie? Ja szczerze mówiąc nie wiem, to przeczytałem, ale zakładam, że Ty wiesz, o jakie podejście modułowe chodzi. Nie, przepraszam, Ewa, chyba nie jestem tak dobrze przygotowana i nie do końca wiem, o co pytasz. To Ewa, z tego co wiem, zajmuje się holokracją zawodowo, więc to może być bardzo specjalistyczne pytanie. Także Ewo, jakbyś mogła rozwinąć, to bylibyśmy wdzięczni. W międzyczasie Krzysiek, może to będzie przeczytanie. Znaczy miałem, więc trochę się w międzyczasie odpowiedziałaś na wiele. Generalnie odpowiedziałeś na to pytanie, kiedy jakby zainspirowałem się rolą leading, gdzie wygląda na to, tak lekko o tym mówiłaś po prostu, tak naturalnie, że to działa, sugeruje to, że to bardzo dobrze funkcjonuje, a to wiąże się z wieloma zagrożeniami, wieloma pomyłkami, pułapkami, jeżeli chodzi o taką rolę, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I myślę, że właśnie tym powiedziałem rozwijać pewne wątpliwości, zwłaszcza tą odpowiedzią, gdzie zaproponowałaś, żeby samemu tego nie robić, wspierać się firmami konsultingowymi, bo to wygląda na bardzo przemyślaną rolę leading. Z swojej wypowiedzi wynikało, że ona jakby nie wygenerowała u was jakichś problemów. A tak analizując przez chwilę szybko tą rolę, to tam jest dużo zagrożeń takich. Wyobrażam sobie, jak do tego można dojść, żeby przekształcić menadżera w taką rolę. I to naprawdę dużo konfliktów i problemów może robić, z którym trzeba się rozgryzać. I myślę, że chyba tutaj też było znaczące wsparcie tej firmy konsultingowej, jak sądzę, tak? Tak, to prawda. To znaczy ja muszę przyznać, że my generalnie mieliśmy już wcześniej bardzo mało menedżerów. Ja miałam, myślę, że miałam też takie szczęście pracować w firmie, gdzie te role menedżerskie trochę już przypominały rolę leadinga, to znaczy zawsze była bardzo duża wolność oddawana ludziom i bardzo duże częste zachęcanie ich do samodzielności. Więc myślę, że jakby też mieliśmy naprawdę fantastycznych menadżerów i myślę, że dzięki ich mentalności i doświadczeniu też i w pracy w frameworkach skramowych też pozwoliło nam w miarę płynnie przejść, chociaż to nie znaczy, że nie było wyzwań. Myślę, że każdy menadżer też znów mógłby sam opowiedzieć o swoim własnym struggle. To było dla niego najtrudniejsze. Myślę, że każdy pewnie powiedziałby co innego. Też rzeczywiście organizacje mają taką tendencję, żeby w rolach leadingów przy przejściu na holakrację osadzać dawnych menadżerów. I jest taka sugestia, żeby na przykład nie zawsze to robić. Więc my też w rolach leadingów osadzaliśmy ludzi, którzy nie mieli wcześniej funkcji menadżerskiej. No i myślę, że na przykład dla tych ludzi to było super wyzwanie, no bo nie mieli jakby takich umiejętności liderskich uświadomionych, musieli się ich nauczyć. Ja byłam taką osobą, więc no to było duże wyzwanie nauczyć się tej roli. Myślę, że się cały czas jej uczę i na pewno ona wiąże się z problemami. To na pewno wiem, że to właśnie tak brzmi bardzo gładko i miło i przyjemnie, no ale jest to duże wyzwanie, to prawda. Tak, i za tym idzie jeszcze też taka cecha ludzi, która jest jakby tak cecha ambicjonalna, czyli ambicja ogólnie, gdzie ten leading, powiedzmy, staje się bardziej analitykiem, archiwizatorem danych, nie, że tak powiem. Tutaj już decyzyjność, już ta rola jakiejś władzy odpada i te ambicje różne, czyli umiejętność zachowania się ludzi, którzy w wielu firmach poprzez swoje ambicje bardziej lub mniej uzasadnione powodują nawet takie niezbyt fajne kroki podejmują w celu uzyskania tych swoich jakichś tam realizacji swoich ambicji poprzez na przykład takie potoczne stwierdzenie, że niektórzy ludzie uważają, że jeżeli obetną komuś głowę, to staną się wyżsi na przykład, nie?
jedno z zagrożeń, nie? Takich już radykalnych, skrajnych, ale myślę, że jednym z problemów takim właśnie jest to odłączenie ambicji. Jak wygląda na przykład u Was podejście do rywalizacji, takiej ogólnie mówiąc, nie? Między pracownikami, czy członkami zespołów. Członkami zespołów, czy opiekunami zespołów nawet, typu wiesz, no u mnie wychodzi fajnie, a u ciebie piki są słabe, nie? U ciebie są piki, a u mnie jest równo i tak dalej, i tak dalej. Uzasadnienie na przykład, czy zauważasz, że u was w firmie są ludzie, którzy na przykład obawiają się o zasadność swojej funkcji. Mówiłaś to wcześniej o przechodzeniu, wyszukiwaniu tych ról, nie? Jak to się ma? Czy to, wiesz, niektórzy ludzie w stresie popełniają błędy, bojąc się jakby swój status, pozycję czy wizerunek w firmie, mogą popełniać głupoty. Czy potraficie wyłapać tych ludzi i jakoś wyciągnąć z tego obszaru jakby strachu, nie? Na przykład? To jest jedno z takich zagrożeń, które widzę. Jest jeszcze więcej, ale myślę, że nie będziemy wszystkich naraz mówić. Bardzo Ci dziękuję za to pytanie. W sumie szkoda, że zabrakło tego w mojej prezentacji, ale jest bardzo ciekawy aspekt. Myślę, że przede wszystkim to jest właśnie kwestia budowania kultury, takiego bezpieczeństwa i takiego przyzwolenia na pomyłkę. To jest coś, czego się nie zbuduje z dnia na dzień, to się takie zaufanie wzajemne do pracowników buduje się latami. Myślę, że to jest kwestia jakby takiego, po pierwsze, codziennej kultury komunikacji, szanowania się wzajemnie, takiego partnerskiego podejścia na zasadzie pozwolę ci podjąć decyzję, bo wiem, że masz umiejętności, bo wiem, że masz wiedzę, daję ci narzędzia, żebyś mógł tę decyzję podjąć, czyli dane, wsparcie, jeżeli potrzebujesz się skonsultować, to jestem, ale przede wszystkim to jest okej, jeżeli się pomylisz. Wdrażając jakieś duże zmiany, robimy to małymi krokami, po to, żeby obserwować to, jak te na przykład nowe eksperymenty, nowe działania, jakie przynoszą efekty. Podchodzimy do tego iteracyjnie, czyli staramy się zbudować takie środowisko, żeby podejmiesz złą decyzję, popełnisz błąd, żeby na początku, przy testowaniu tych nowych działań, mam nadzieję, że nie mówię zbyt abstrakcyjnie, ten impact tej negatywnej decyzji był jak najmniejszy, a potem, jeżeli to twoja propozycja się sprawdziła, to możesz poszerzać obszar swojego działania. Więc to jest takie budowanie bezpiecznego środowiska, w którym ty możesz eksperymentować, czujesz się bezpiecznie, bo impact twojej decyzji na początku nie jest jeszcze tak wielki. Z drugiej strony to jest też budowanie takiej kultury rozmawiania o porażkach. I tu nie chodzi o publiczny shaming, tylko takie pokazanie, że skoro ta super mądra Kasia, którą zawsze tak podziwiałam, się pomyliła, to znaczy, że jest tylko człowiekiem, to znaczy, że ja też mogę się pomylić. I jeszcze dodatkowo mówi o tym tak otwarcie i nikt jej za to nie biczuje i ma odwagę o tym mówić. Jeszcze dzieli się swoją wiedzą i opowiada o tej porażce po to, żebym ja nie musiała popełniać jej błędów w przyszłości. Ja się na przykład bardzo dużo nauczyłam na tych błędach, właśnie dzięki temu, że mam tak otwarty zespół, który mówi o nich otwarcie. Ja też mówię o swoich failach innym. Także takie budowanie takiej też kultury celebrowania faili, ale takich, które się zdarzyły po raz pierwszy, bo jeżeli fail się powtarza kolejny i kolejny razem, to znaczy, że coś już jest nie okej, nie? Ale takiego wyciągania też wniosków na bazie porażek i pokazywanie ludziom, że to się zdarza. Nie ma biznesów, które nie popełniają błędów i musimy się z tym po prostu pogodzić. No i to jest okej, no trudno. Jak się dzieje. Myślę, że jeżeli chodzi o taką rywalizację, bo tutaj bym się też chętnie podzieliła takim przykładem, bo myślę, że jakby ja tej rywalizacji nie doświadczam. A jakby trochę jest mi to obcy koncept, ale na przykład wiem, że w zespołach sprzedażowych w firmach często jakby jest taki problem rywalizacji, że sprzedawcy rywalizują między sobą, sprzedając usługi, mają osobiste sales targety, bardzo często to na ile na przykład się wywiązują z tych sales targetów wpływa na ich później prowizje, pensje, w związku z tym wywiązuje się taka naturalna rywalizacja w zespole. Więc jakby myślę, że z tą rywalizacją nie każdy zespół sobie radzi trochę inaczej, ale myślę, że na przykład w Boulder bardzo ciekawym case'em jest to, że nasze zespoły sprzedażowe nie mają prowizji, mają stałe wynagrodzenie, każdy ze sprzedawców ma stałe wynagrodzenie, bo nasze zespoły sprzedażowe sprzedają zespołowo. Sprzedaje cały zespół ekspertów, a nie tylko jeden sales executive. I właśnie
dlatego nie ma na przykład tych osobistych premii, bo na koniec całego procesu sprzedażowego, który jest bardzo złożony, nie wiadomo tak naprawdę, kto sprzedał. Sprzedali wszyscy, więc dlaczego na przykład Krysia ma dostać taką premię, a Kasia taką, a Marek taką, skoro nie da się tego policzyć. Więc jakby przykładowo właśnie w tym kręgu widzieliśmy takie ryzyko, że może się wytworzyć taka rywalizacja, więc rozwiązaliśmy to w taki sposób. Myślę, że przy każdy krąg trzeba byłoby się przyjrzeć, jak sobie radzi z tym ryzykiem. Pewnie w każdym jest trochę inne rozwiązanie. Okej, mamy dosłownie, ale myślę, że mamy jeszcze możliwość odpowiedzenia szybko na dwa, w sumie trzy pytania. Tu już podaję, Ewa, uzupełniłem swoją poprzednią wypowiedź, że no, faktycznie może za głęboko weszła w szczegóły. Chodziło czy te elementy są całościowo, czy pewne zasady konstytucji są nie naraz. To nie wiem, czy chcesz się do tego odwoływać na tym etapie, czy może pójdźmy dalej. No, wiesz, bo ja nie jestem ekspertem, trudno mi powiedzieć, jakby pracowałam tylko w jednej firmie holakratycznej, więc trochę też nie mam porównania. Ja sobie, tak jak mówię, ja się zajmuję zawodową holakracją, więc może mieć specyficzne pytania badające. Daniel, jestem ciekaw, ile osób liczy krąg GCC. Jeśli dobrze zrozumiałem, to ten krąg na przykład podejmował decyzję o oszczędnościach w momencie wybuchu pandemii i groźby kryzysu. Decyzję o strategii podejmuje jakby opiekun kręgu GCC i pewnie i role, które na przykład mają wprost w swoich odpowiedzialnościach budowanie na przykład strategii. Więc jakby trochę tak jakby to była, znaczy to była decyzja, to strategia była projektowana w kręgu, ale była też jakby jest konkretna osoba odpowiedzialna za podjęcie decyzji, czy ta strategia wchodzi w życie. I to jest opiekun właśnie tego kręgu GCC. Ile osób sobie liczy? W kręgu GCC znajdują się przedstawiciele kręgów tych węższych, czyli właśnie opiekunowie tych takich lekko węższych kręgów i ich reprezentanci, czyli rapplingowie. W tym momencie w Boulder to jest chyba jakieś kilkanaście osób, czyli jest całkiem spory ten krąg. Ale jakby też jest różne zaangażowanie tych osób. Niektóre angażują się bardziej, mają bardziej istotne role, inni na przykład pojawiają się okazjonalnie, także jest różny poziom zaangażowania też. Okay. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Mierzycie satysfakcję pracowników z funkcjonowania w systemie holokratycznym? To jest pytanie. Jeżeli tak, to jakie plusy i minusy wskazują pracownicy? Nie mierzymy satysfakcji pracowników. Nie mamy, nie, jakby można byłoby długo o tym mówić, dlaczego, ale jakby no nie mierzymy tego. Jakie są plusy i minusy? No to tak jak wspomniałam wcześniej, myślę, że bardzo dużym plusem jest duża wolność, swoboda. Bardzo wyraźne poczucie sprawczości we własnym obszarze i też nawet na poziomie organizacji. Transparencja, takie bardzo partnerskie podejście. Myślę, że holakracja to jest taki system, który teraz traktuje pracowników jak ludzi dorosłych, nie jak dzieci i daje im bardzo dużo zaufania. A minusy? Duża odpowiedzialność na pewno i trzeba nauczyć się podejmować decyzje. Jest to trudne. Tak, na pewno to nie jest dla każdego, przynajmniej nie dla każdego w każdym momencie. Jest też taka historia pewnej firmy, która zaczęła wdrażać pewną transformację i dosłownie w ciągu 2 lat połowa zespołu odeszła z tej firmy. Więc to ludzie potrzebują być gotowi na to. No minęło 3 godziny, bardzo szybko, powiem Ci, bardzo szybko. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj wziąć udział w śniadaniu, opowiedzieć, jak to u Was wygląda. Mam wrażenie, że jeszcze moglibyśmy zrobić kiedyś powtórkę, bo pytań jest bardzo dużo. To jest dobry pomysł. Dobrze rokuje to bardzo dobrze rokuje, bo tak naprawdę to jest takie mocne wejście w temat, z czym to się je i że to działa, ale tak głębiej to myślę, że można by jeszcze kiedyś zrobić wysiadanie, co na to. Jasne, być może zaprosimy kogoś jeszcze innego w Boulder, bo wiecie, tak opowiadam bardzo o swoim experience powierzchownie, nie jestem też ekspertem, ale są osoby u nas, które mają rolę holakracji. Dziękuję serdecznie, Danielu, które były odpowiedzialne też za wdrażanie tego, więc może one też będą w stanie na przykład już odpowiadać bardziej szczegółowo na przykład na takie pytania, jak spadło ze strony Ewy, więc być może też możemy zaprosić kogoś innego. Bardzo Wam dziękuję, strasznie mi było miło, bardzo przyjemna atmosfera, czułam się bardzo tak swobodnie tutaj dzisiaj z Wami, dziękuję serdecznie za wszystkie pytania, cieszę się, że mogłam na nie odpowiedzieć, no, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja również dziękuję. Ja tylko dodam, że jak rozmawialiśmy przez telefon za pierwszym razem, to ja już wiedziałem, że już masz ten mindset taki zupełnie inny jak na rynku
się obserwuje i bardzo wiedziałem, że jak będzie twoja prezentacja, to ona będzie, to będzie inna i będzie pokazywać, jak to wygląda. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś, że się podzieliłaś. Tutaj już gratulacje idą, żeby na dobrodzenie, które jeszcze umieszczę. A ja bardzo wszystkim też serdecznie dziękuję. Krzyśku, dziękuję, że się odważyłeś dzisiaj na żywo. Myślę, że będzie ta tendencja wzrostowa, że coraz więcej osób będzie do nas już na żywo przychodzić na śniadania. Także kolejny już, kolejny drugi piątek miesiąca, to będzie chyba 10 czerwca, także zapraszam serdecznie i jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dzięki Magda, jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dzięki również. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. O, ale leci, leci podziękowań. Nieźle. Dzięki serdecznie. Asiu, zapraszamy. Super spotkanie. No i bardzo transparentnie. Dzięki. Gdybyście mieli jeszcze dodatkowe pytania, to jak wspomniałam, można śmiało mnie zaczepiać na LinkedInie, także zapraszam do kontaktu. Tak jest, trzymajcie się, cześć. Dzięki, cześć.